Niewątpliwie praprzyczyną przemocy i złego traktowania drugiego człowieka jest jego uprzedmiotowienie, jest niewłaściwe realizowanie jego prawa do obywatelstwa, do podmiotowości. To dotyka dzieci, ale to dotyka także członków społeczeństwa, osób dorosłych. Jeśli nie przerwiemy tego odgórnego patrzenia jeden na drugiego, to nie przerwiemy przemocy władzy, nie przerwiemy przemocy władzy rodzicielskiej, nie przerwiemy przemocy nauczycielskiej. Trzeba w którymś momencie tę spiralę przerwać, no i zacząć normalnie funkcjonować jak równy z równym.